w restauracji Bachus Emilia Czepińska, kobieta sukcesu sportowego, ogólnie bardzo głodna dzisiaj, pewnie czeka tutaj na jedzenie, a ja tu bardzo szybko z kilkoma pytaniami. Właśnie, mam nadzieję, że szybko mi wydadzą. Emilka, słuchaj, krąży taka plotka po okolicach regionu Zielonej Góry, Siewodzina, w Lubuskim, że 21 marca, ja się o tym dowiedziałem, dlatego że mam kontakt z Tomkiem Markowskim i tak dalej, że są plany, żeby 21 marca była wyjątkowa gala NFC. I chciałem się Ciebie spytać, dlatego że uczestniczysz w tych galach, można Ciebie tam zobaczyć. Chciałem się Ciebie, co Ty na ten temat wiesz i czy możesz takie coś potwierdzić? Czy ma się to odbyć w jakimś specjalnym miejscu? Ja słyszałem o lokalizacji łagów. Mogę to potwierdzić, nawet to już nie jest plan, tylko jest to plan zrealizowany. Czyli już jest to dopięte, można powiedzieć, że nawet wydarzy się. Wydarzy się, już udostępniam wszystkie grafiki z tym związane, także możecie zobaczyć to na profilu już MFC oficjalnym. Czyli dopięliście to i to rzeczywiście, że ta plotka, bo na początku to były takie pogłoski, a teraz już wiadomo, już na pewno. Już wiadomo, że 21 marca na Zamku Łagów, tak, Zamku Janitów w Łagowie, będzie specjalna gala. Czym ona się będzie różnić od takich innych gal, w których bierzesz udział w MFC? Będzie się różnić tym, że będzie to ekskluzywna gala, która będzie zakończona after party. Ale będzie tylko 200 miejsc. Tak? Czyli ograniczona do osób. Ograniczona. No, ale to wiadomo, bo zamek nie pomieści przecież tylu osób, co hala sportowa. Osób, bo to będzie na dziedzińcu rozgrywane, dlatego musi być mały ring. Nie zmieściliśmy dużego ringu, ale wszystko będzie dopięte. No ale czekaj, mały ring to znaczy, że nie będzie możliwości za bardzo ucieczki, prawda? Nie będą nam uciekać teraz. Nie ma ucieczki, jest po prostu na parzanka. Tak. No dobra, tak, czyli będzie ciekawie. Czyli, ciekawie czyli bomby wystrzelą w Łagowie. A powiedz, kiedy ostatnio byłaś na Zamku w Łagowie? Ja nie mogę cię zamknąć. Ostatnio byłam. Takie pytanie prywatne, bo to wiesz, jest miejsce takie, które odwiedzają tysiące ludzi. Od razu po gali byliśmy, bo oglądaliśmy to miejsce, czy się Tomkowi spodoba na organizację takiej gali. Pozdrawiamy w ogóle Tomka, który obecnie trenuje daleko od nas, w Tajlandii, ale pozdrawiamy Cię, hej. Możliwe, że on zawalczy. I co, i czerpaliście, bo słuchaj, to tam podobno przy Zamku Łagów jest takie duże drzewo i tam podobno jest punkt mocy, nie wiem czy wiesz o tym, że są takie punkty mocy na kuli ziemskiej i to między innymi ten zamek tam dlatego powstał, tak przynajmniej słyszałem, że tam jest taki jakby czakram, taki jakiś taki, takie miejsce, gdzie tam coś miejsce się dzieje. Miejsce energetyczne. Tak. I co, czułeś, że więcej tam energii masz? Słuchaj, ja mam tyle energii w ciągu dnia, że jeszcze więcej mam czuć, nie. No dobra. Nic, ale fajne miejsce. Byliśmy właśnie tam w grudniu, po gali ostatniej MFC, byliśmy tam, jedliśmy bardzo dobre dania. No, kuchnię to tam mają, to tak, to. Ja też miałem pierożki okazję spróbować. Z dzika. Też miałem okazję spróbować, naprawdę rewelacja. Byłem tam na takiej imprezie okolicznościowej, ale jedzenie rzeczywiście... Czyli co, można powiedzieć, że jeżeli to będzie taki fajny pakiet, to rzeczywiście jest okazja, żeby raz zaliczyć fajną sportową, taką naprawdę sportowe wydarzenie, a dwa, żeby po prostu zaimprezować po tym wydarzeniu. No oczywiście, tak. Tylko 200 osób. Słuchajcie, tylko 200 osób, czyli liczba miejsc będzie na pewno ograniczona. Na portalu i Emilii, i na portalu MFC, czyli Makowski Fighting Championship. U Tomka Makowskiego będzie można zobaczyć i plakaty, podejrzewam, że też wśród firm, które będą to organizować. Ale na oficjalnej stronie MFC jak najbardziej będzie wszystko udostępnione. Szerzej jeszcze o tym powiemy w takim razie, a Was już dziś zachęcamy do tego, aby się zainteresować tym wydarzeniem, które będzie się 21 marca w Zamku w Łagowie. Pozdrawiamy Was z Emilką serdecznie, w takim razie już niosą nam tutaj co? Tatara? Czy co? Co zamówiłaś? Nie mogę Ci powiedzieć. No dobra. Tajemnica. Na pewno to ale będzie dobre. Coś dobrego. Pozdrawiamy z restauracji Bachus. Hej!